Yo! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Brawly, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Gothica 3. Teraz wypełnimy sobie parę questów, parę misji dla Redog, dla buntowników. Także zaczniemy od Bretona. Bretona, pfu! Pomyliło mi się... A dobra, nieważne. Rozmawiamy. Nie wyglądasz na drwala. Wydaje mi się, że twoje miejsce jest w jaskini wśród wojowników. O, dobrze myśli. Widzicie? Ma on nas dobre zdanie, czyli na plus. Jak leci? Niezbyt dobrze. Zostaliśmy wygnani z obozu przez... Wspominałem o tym wojownikom, ale myślą tylko o walce. Jeśli te bestie wkrótce nie... Wejdź po tych schodach i skręć na wschód do... Rozumiem. Poczekajcie, ja chyba pamiętam, gdzie te... Poczekajcie, pójdziemy tędy. One gdzieś były tutaj chyba. Poczekajcie. Kojarzę misję, kojarzę ją, ale... Pamiętam, że... O! Właśnie, o to chodziło. O, come on! Cholerne dziki. A, dostał. O! O, lolololololol! Nie wszystkie naraz, ludzie! Ludzie. No chodź, ty ze strzałą w głowie. No gin, bytle... Off, jolololol! Ale... Damage'a mają naprawdę dobrego. Tyle mogę tylko powiedzieć. Ale daliśmy radę. Będziemy musieli pojedynczo je wykończyć. Dobra, kolejny agresywny dzik. O, zapiszę w razie czego. Bo nigdy nic nie wiadomo. Wow! Tam ścierwojad. Jednak zastanowiłem się, kim będę nawalał, kim będę grał. I będę grał po prostu w magiem. Magiem ognia, tak mi się wydaje, ale na pewno raczej magiem. Ponieważ magia mnie teraz zafascynowała. Wow. A ten agresywny dzik jest czerwony, dlaczego? O, no chodź, tu chodź. Boom! Zostaw mnie! Dobra, teraz go dobijemy. Nie zaczynaj, nawet nie zaczynaj! Dobra, padł. Jeszcze ostatni został. O, tu jest, dobra. Dobra, wciągamy miecza i chodź tu. Pamiętam, że ten Brenton zapłaci nam marne grosze. Ale dobra, na początku lepsze to niż nic. Weźmiemy mięcho. O, co tu jest? Co tu się dzieje? Wilka słyszałem. O, dobra, wydawało mi się chyba, dobra. O, tu mamy ziele lecznicze, przyda się do robienia miksturek. Okej. Okay. Tu kolejne roślinki, dwie. Na początku pewnie będzie tak, że na początku będę zbierał te zioła, a potem będę to olewał. Ja tak zawsze robię. Dlatego wiecie. W razie czego sobie zapiszę na innym slocie, że w razie czego jak coś się spieprzy, to... No dobra. Idziemy oddać, znaczy powiedzieć mu, że dziki zostały zabite. Agresywne dziki nie żyją. Możecie wrócić do pracy. Wreszcie ktoś, kto przejmuje się naszymi problemami. Oto moje zło. O, 30 sztuk złota, ale hojna nagroda. Zauważać tutaj. Wszędzie są orkowi. Odebraliśmy wioskę orkom. Porozmawiaj z Javierem. Już o tym słyszał. Jeden Javier jest niżej. Opowiedz. To największy obóz buntowników na wybrzeżu. Nazywamy go Redog. Ukrywa się tu wielu royalistów, którzy zdołali się wymknąć orków. Mam nadzieję, że nie jesteś szpiegiem orków. Albo... Rozumiem. O, towary. Co ty tutaj masz, chłopie? Złota masz ile tam? 9 tysięcy? Dobrze widzę, 9 tysięcy, dobra. Sprzedamy mu wszystko co mam.
Dawaj to, to też mu sprzedamy, to też w sumie się to nie przyda mi. Halabarda. Też, to też. Kusza, niech będzie. Dobra, teraz może nam dołożyć złoto i możemy handlować. Dobra, byśmy sobie kupili jakiś strój. Tylko 5000 kosztuje, ho ho ho. Skórzany strój, chyba... Poczekajcie, mam takie... Aaaa, czyli mogę. Lekki pancerz buntownika. Tylko wpierw wolę uzbierać odpowiednią ilość złota. O, tu jest gon. Dobra, my idziemy do Javiera. Czyli przywódcę... do przywódcy... Redok. Uuu, coś mi tutaj klatkuje, ale dobra. Już jest w porządku. Tutaj będziemy... tutaj będzie Sebastian, czyli mag ognia. W Redok. O, właśnie. O tym mówiłem. Ach tak. Ja... czym mogę ci... Kim jest? Nazywam się Sebastian. Jestem... Nosisz... Przed wojną. Byłem, potem jednak nadszedł dzień, kiedy magowie ognia stracili swą magię runiczną, a wkrótce potem ta szata to wszystko, co mi jeszcze przypomina moją dawną rangę. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Czemu magowie ognia utracili swą magię? Wiele bezsennych nocy spędziłem na próbach odpowiedzi na to pytanie. Wiem tylko, że nie mogliśmy już powstrzymywać orków naszą magią. Wielu magów ognia zginęło. A ci, którzy przetrwali tę klęskę, skryli się w lasach. Co teraz zrobisz? Zostanę tu, w Redok. I będę badał prastary. Według legend, pradawni dysponowali własną magią. Zupełnie niezależną od pomocy w rodzaju run, z których my czerpaliśmy swoją moc. Opowiedz mi więcej o magii pradawnych. Tak naprawdę wiadomo tylko, że pradawni istnieli. I że nawet dziś w ruinach ich budowli można znaleźć artefakty. Więcej na temat ich magii dowiemy się tylko... Wszyscy żyjący jeszcze magowie ognia badają tę prastarą wiedzę. Dobra, ale nie chcemy wiedzieć o tych... Albo dobra, dowiemy się. Orkowie mają obsesję na punkcie poszukiwań. Każdy handlarz w tej krainie to wie. Więc żąda za nie odpowiednio wysokiej ceny. Wiele artefaktów również dla nas, magów, ma wielką wartość. Jak na przykład ogniste puchary. Cóż w tych ognistych pucharach takiego specjalnego? Ogniste puchary są niezwykle stare. Od dawna uważano je za zaginione. Mówi się, że posiadają potężne właściwości magiczne. Jeśli znajdziesz jakiś ognisty puchar, zanieś od nich do... Dobra, mamy misję. Poczekajcie, tylko wezmę sobie dźwięk troszkę podgłośnie muzyki. Bez zbyt cicho. Dobra, jakoś tak. Co masz za towary, chłopcze? Receptury. No, szczerze, to nic ciekawego. Tu ma starą skrzynię, czyli jedną z... Nie wiem, czy to ta. To jest jedna z 40 iluś tam skrzyń. He. Nie wiem, 45 skrzyń chyba takich jest, mogę się mylić. I w takich właśnie skrzyniach pojawiają się fajne itemy. Tylko, że musimy zrobić tak, włączyć sen właśnie na tym buntowniku i na Sebastianie. I potem możemy obszukać tą starą skrzynię. Ja sobie to zrobię, bez obaw, ale to potem. O, jakiś Marlo, pogadamy. Witaj, nieznajomy. Potrzebujesz jedzenia? Marlo z... Jestem Marlo, najlepszy handlarz na najbardziej interesują srebro, złoto. Klejnoty! Mamy w miastach ludzi, którzy dbają, kiedy przyniesiesz nam trochę kosztowności. Co robisz? Wiem, jak go zamienić na błyszczące monety, ale te, więc przynosząc mi towary... Co ty tutaj... tam... Sama lipa. Nie, nie dziękuję. Nie chcę nic od ciebie. Czy mogę ci udzielić te... Tfu, byś chciał. Sami sobie poradzimy. Dobra, lecimy teraz prosto do Javiera. Pogadać z nim.
Ale najpierw weźmiemy Coopera na pojedynek. Wyglądasz na osobę, której zdarza się oberwać. No i... Co powiesz na mały pojedynek? Spoko. Chcesz stanąć? Tak naprawdę to nie. Jesteś tu wśród przyjaciół. My ludzie... Potrzebny mi trening. A ty wyglądasz... Niech Norris wyjaśni ci zasady walki. No dobra. No chodź. Oczywiście skopiemy mu dupkę. Wow! Powiem wam, że nieźle mi nadygał na początek. No i tyle, haha. Dobra, możemy go obszukać. Drewniana tarcza. Wytrychy i ziele lecznicze. Dobra, weźmiemy i idziemy do Javiera. No, Norris. Powinno być Chuck na początku. Huck by było Chuck Norris! Ale z nim, gdyby był Chuck Norris, to bym się z nim nie odważył iść na pojedynek. Bo bym przegrał. Tak, łysolku. W ostatnim czasie do Redok przybyło wielu uciekinierów. Mam największe doświadczenie, jeśli chodzi o walkę z orkami. Przypuszczam, że to czyni ze mnie kogoś w rodzaju przywódcy tego miejsca. Nosisz zbroję paladyna? Byłem paladynem, zanim orkowie wygrali wojnę. Walczyłem za króla w ostatniej bitwie pod Vengardem. Teraz jestem zwykłym uciekinierem, jak wszyscy tutaj. Jak mogę wam... Jest dwie... Przejdź się po obozie i po... Musimy się przygotować. Potrzebuję broni. Tak jak my. Nasz ostatni kowal zginął w walce. Jeśli znasz kogoś, kto mógłby zostać naszym kowalem, prześlij go do nas. Oczywiście wiem, czekajcie, tylko pogadam z nim do końca. A więc tobie to zawdzięczamy. Dobra robota. Od tej chwili wszystkim zajmą się nasi ludzie. Jeśli chcesz nam... Dobra, także pójdziemy szukać tego kowala. Ja przejdę przez tą jaskinię. Tam będą też jakieś skrzynie, o ile pamiętam. O, mamy magiczne korzenie, weźmiemy. Przydadzą się oczywiście. Wybaczcie mi za te cięcie, ale po prostu niechcący wyłączyłem nagrywanie. Yeah, dobra. Kontynuujemy zbieranie tych korzeni. I lecimy dalej, na górę. Oj, coś tu jeszcze było. Żabi korzeń. Czyli grzyby. Okej. Goblin. Gobliny. Kurczę, jakie one wysokie są dosyć. W tym gotiku. Tak dziwnie troszkę wyglądają. Takie smutasy. No chodź tu, smutasie. Ale mnie dziabnął. No musimy go zaklinować. Zostaw mnie. Dobra, jeszcze jeden. Ha, nawet nie może nam nic zrobić. Dobra, coś tam jest jeszcze. O, kolejny jaskiniowiec. Bu! Ej, no odczep się ode mnie, chłopie. Ole mi wypieprzył. O, w mordę. Może być ciężka sprawa. O, lol. Ledwo się udało. Dobra, się uleczymy mikstureczką. I zabijemy jaszczura. Aha. Nawet nie trafiłem. A, dostał. Dzia. Słaby jest, można by powiedzieć. No i tyle, no i po nim. 100 doświadczenia za niego dostałem. Tylko jakoś nie mogę go obszukać, dobra, mniejsza o to. Tu mamy dwie skrzynie, dobra, otwieramy je. W jednej mamy kuszę, okuty kostur, może być, jako namaga się może przydać na początku. Terror i chochla. Dobra, bez chochli. Po co mi to? Dobra, zamkniemy. I mamy kolejną skrzynię obok. Co my tutaj mamy? A, może być. O, mamy do Redok. Teleportacja. Przyda się. Dobra, i lecimy dalej. Wyciągnę w razie czego łuk. Bo fajnie mi się nim strzela.
A, coś tam jest? Jaszczur, dobra. Nawet tutaj nie dojdzie, nie zdąży. Taki damage dostaje. O, nie trafiłem. Dobra, zmieniam zdanie, dojdzie jednak. Ale mnie nie zabije. Nie trafisz mnie. Bydloku, nie zabierz mnie. Wyjdź, wyjdź! Wyp, won! Woń! Huh. Dobra. Ty, co my tutaj mamy, Oj, jaszczur kolejny. Z kimś on tam walczy, chyba z wilkami, jak ja dobrze... Nie, to nad nami, nad jaskinią. Nie wiem, czy słyszycie wilków. Czy słyszycie wilki? Przynajmniej ja słyszę. O, trzy jaszczury na mnie. Niezły początek. Wow. Dobra, zabijemy najpierw tego. Ej, zostaw mnie! On mnie wypieprzył! O nie! Wow, co tu się w ogóle dzieje? Prawie bym umarł. Dobra, zapiszemy sobie. Ale fuksa miałem, o cholera. Nie chciałbym mi się tego jeszcze raz przechodzić! Jaszczurze, ty! Zabiję cię teraz. Uff.